Witajcie drodzy kochani, w dzisiejszym malutkim programie chciałem powiedzieć kilka słów na temat czakr, ponieważ u niektórych osób, które zachowują się w sposób bardzo negatywny, czakry są anulowane, czyli nie istnieją. Może być osoba, która może mieć dolne czakry rozwinięte, czakra podstawy i czakra hara, czakra serca może być na przykład zamknięta, jeżeli osoba nie posiada miłości, nie posiada jakichś uczuć względem innych. Może być to osoba, która nienawidzi ludzi w ogóle, ma jakieś, nie lubi dzieci, nie lubi kobiet, no to po prostu wiadomo, że taka osoba może mieć czakrę serca po prostu albo zmanipulowaną, bo też są przypadki, że pewni magowie manipulują innymi ludźmi, oni manipulują również czakrami danych jednostek. Czyli po prostu, jeżeli osoba ma czakry zmanipulowane, ma problem na przykład z płcią przeciwną, czyli po prostu mężczyzna może mieć problemy z kobietami, nie może znaleźć sobie kobiety, a kobieta z kolei może mieć problemy z mężczyznami, jeżeli ma te czakry zmanipulowane przez kogoś. Bo są tutaj w Hiszpanii specjaliści, którzy manipulują czakrami drugich osób. I nie tylko z magii afrykańskiej, ale również z magii osoby, które zajmują się magią z południowej Ameryki. Przyjeżdżają tutaj do Hiszpanii, czy tam na Teneryfę i po prostu jakby manipulują ludźmi, podłączają się do ludzi, robią podczepienia, mówiąc, że nas oczyszczą, a tak naprawdę nie oczyszczają nas, a tylko podciągają nam energię. I takich ludzi w tej chwili tutaj w Hiszpanii jest pełno. Uważam, że w Polsce też. I ja po prostu, drodzy kochani, chciałem wam powiedzieć tylko to, że czakry muszą być u nas, w naszym ciele, nie otwarte do końca, ale przymknięte. Czakry muszą być przymknięte, żeby energia nie uchodziła z czakr. I jeżeli jesteśmy w naturze, jesteśmy gdzieś w lesie, czy gdzieś jesteśmy nad jeziorem, to nasze czakry jakby pobierają energię z otoczenia, prawda? Jeżeli jesteśmy w jakimś syntetycznym miejscu, w syntetycznym pomieszczeniu plastikowym, czy jesteśmy gdzieś w jakimś biurze, no nasze czakry niestety tam nie pobiorą żadnej energii. Jeżeli jesteśmy, tylko pobiorą energię w kontakcie, jeżeli jesteśmy z naturą, ze środowiskiem naturalnym, czyli z Matką Ziemią, w kontakcie z Matką Ziemią, jesteśmy w kontakcie z jakimś drzewem, obejmując to drzewo, to wówczas, jeżeli jesteśmy w kontakcie z naturą, to nasze czakry pobiorą energię potrzebną do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jeżeli czakry są zmanipulowane albo są anulowane przez złe zachowanie pewnych osób, bo czakry też się anulują, jeżeli osoba jest bardzo, bardzo zła i bardzo negatywna, wówczas czakry się zamykają. To są jakby takie kwiaty lotosu, które są otwarte, ale jeżeli dana osoba się zachowuje w sposób niewłaściwy, to po prostu te czakry jakby się zamykają i trzecie oko po prostu się zamyka, nie ma wizji duchowej, nie ma jasnowidzenia, nie ma tej właśnie wizji duchowej u osób, nie mogą zobaczyć, co będzie w przyszłości, jak będzie, jak można na przykład kreować swoją rzeczywistość w przyszłości, no nie mogą nic po prostu spostrzec. Osoba, która ma wizję duchową, osoba, która uprawia jakiś system jogi, jest to osoba czysta, jest osoba z rozwiniętymi czakrami, może rozwinąć w sobie jakby dar jasnowidzenia, może po prostu mieć dar jasnowidzenia, wglądu w przyszłość, jak również ma dar kreowania swojej własnej rzeczywistości. To właśnie dzięki rozwinięciu naszych czakr, dzięki wysyłaniu pewnych myśli w danym kierunku, jakby myślokształtów, które te myślokształty powodują, że się kreuje nasza rzeczywistość na następne dni, na następne miesiące, na następny rok. Właśnie dążenie do celu myślowo powoduje to, że cel się realizuje w rzeczywistości i to chciałbym właśnie wam powiedzieć, że dzięki czakrom, które są otwarte w naszym ciele, to wszystko zachodzi, wszystko ma miejsce w przyszłości. Czyli jeżeli myślimy pozytywnie o pewnych rzeczach, które chcemy zrealizować w przyszłości, te rzeczy nam się będą realizować, tylko musimy tego po prostu chcieć, mieć pragnienie i wzmacniać to pragnienie, odżywiać to pragnienie w takim stylu, żeby to pragnienie mogło zrealizować się w przyszłości i dążyć do tego, żeby tak po prostu było. Każdy z nas ma siłę, żeby swoje pragnienia zrealizować. Nie ma tu osób, które nie mogą.
bo coś tam. Nie, każdy z nas może i każdy z nas może rozwinąć w sobie tą siłę, otworzyć sobie swoje czakry, otworzyć trzecie oko, by mieć wizję. Tyle, że musi pod względem moralnym przestrzegać pewnych zasad, prawda? Osoba nie może mieć intoksykacji, nie może zużywać energii na rzeczy, które nie są warte zużycia naszej energii, prawda? Musi jakby wziąć swoją energię do wewnątrz i skupić się na swojej duszy, na swojej jaźni i jakby połączyć tą swoją jaźń ze źródłem, z najwyższą osobą Boga. Wówczas cała energia będzie funkcjonować w taki sposób, że będzie wszystko nam się realizować bardzo pozytywnie na planie materialnym. Zawsze musimy sobie powtarzać w myślach. Niczego mi nie brakuje. Mam wszystkiego pod dostatkiem, nie brakuje mi pieniędzy, nie brakuje mi niczego. Wszystko przychodzi do mnie. I wówczas, jeżeli sobie tak zaprogramujemy naszą rzeczywistość, wówczas wszystko co chcemy, wszystko nam się będzie realizować, niczego nam nie będzie brakować, będziemy żyć po prostu jakby w takiej dobrej atmosferze duchowej, jak również materialnie, niczego nam tak naprawdę nie będzie brakować. Wszystkiego będziemy mieli pod dostatkiem, czy to dom, czy to dobry samochód, pieniądze, wszystko to przyjdzie pod dostatkiem, tylko że musimy o tym myśleć, o tym medytować i prosić wyższe duchy, wyższe istoty, żeby to wszystko dobre przyszło do nas. I jeżeli poprosimy te istoty, półbogowie, wszystko nam dadzą. Tylko musimy po prostu to poprosić z miłością, żeby to wszystko się realizowało na tym planie materialnym. Na marginesie chciałem Wam skomentować, drodzy kochani, iż nasza firma posiada aronit, który jest odpromiennikiem mineralnym. Na linku pod YouTube znajdziecie odnośnik do naszej aukcji. Posiadamy chipy specjalne na telefony komórkowe. Jeżeli ktoś chce się zaopatrzyć na swój telefon, mieć taki chip, może go zakupić. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.